I mnożenie do nas zawitało, więc będziemy sobie wymnażać wyrażenia wymierne. I tak, na początku mamy zwykły ułamek, zwykły ułamek. Taki klasyczny. No i co z czym możemy poskracać? No to 15 z tym. 1, 4, 1, 3 i zostały nam 3 czwarte. Punkt A za nami. B. 4x kwadrat przez 7y razy 14y kwadrat przez 36x do trzeciej. I tak. X do drugiej znaczy, że mam x razy x. X do trzeciej, x razy x razy x. Czyli jak skrócę x kwadrat, to stąd jakby mi pójdą 2x i tu mi zostanie jeden mały x. Tu podobna sytuacja, tu będzie 1, a tu będzie mały y. 1, 2, 4, z tym to będzie 9 i nic więcej. To co nam zostało? Tu wszystko się poskracało, na górze mamy 2y przez tu 9x. No i robimy podpunkt. Tu. X kwadrat przez x kwadrat minus 1 razy x plus 1 przez 5x. Ten 1x się już z tym skróci i mamy tak. X przez x minus 1 x plus 1. Tak, z wzór skróconego mnożenia one naprawdę wszędzie się czają. To z tym i zostało mi x przez 5x minus 1. I tak. D. X kwadrat minus 4 przez 5x razy 15x kwadrat plus 10x przez 7x minus 14. I tak, tu się czai wzór skróconego mnożenia. Czy jest x minus 2, x plus 2. Tutaj ten ułamek przepisuję razy. Z tego wyciągam 5x przed nawias. Czyli mam 5x i co mi zostało? Czekajcie. 3x plus 2 przez. Teraz tu, co ja robię? Wyciągam 7 przed nawias. Czyli jest 7x minus 2. No i sprawdzamy, co nam się skróci. X minus 2 z x minus 2. To z tym to się równa. X plus 2, 3x plus 2 przez 7. Możecie to powymnażać, podzielić jeszcze dalej, ale to już jest ok. I podpunkt E nam został. Jak widać z naszym, czekajcie, ABC, tak dobrze, już E. Co tu chciałam powiedzieć? Bo zaczęłam z tymi zadaniami. To jest tak z mnożeniem, że no tutaj trzeba znać te ułamki i nie przeskoczymy niestety tego. X kwadrat plus 4x plus 4. I teraz tak. Tu będzie 16. To się równa. Tutaj, w tym miejscu pojawiła się taka nowość. Trzeba policzyć z tego deltę. Czyli mam tak x kwadrat minus 4x minus 5. Żeby przedstawić to w postaci iloczynowej. Moje a równa się 1, moje b równa się minus 4, moje c równa się minus 5. Delta to jest b kwadrat minus 4ac. Czyli minus 4 do kwadratu minus 4 razy 1 razy minus 5. To się równa 16
plus 20, czyli mamy 36. Pierwiastek z delty to pierwiastek z 36, czyli 6. I x1 to się równa minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. To się równa 4 minus 6 przez 2 razy 1 równa się minus 2 przez 2 równa się minus 1. X2 równa się minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. To się równa 4 plus 6 przez 2 razy 1 równa się 10 przez 2, czyli 5. Więc tutaj co otrzymamy? Nasza postać iloczynowa będzie wyglądała tak, że f od x równa się a, czyli 1 razy x minus minus x1 razy x minus x2. Czyli mamy x plus 1, x minus 5. Taka rzecz się tu wydarzyła. X plus 1 przez x minus 5, a na górze teraz tak. Czyli teraz to. Tu wyrzucamy sobie 3. I zostało nam x plus 2. Nie wiem, czy to nam coś da. Siaba dam. Ale dobra. Razy. Z tego możemy wyrzucić x przed nawias. Czyli mamy x. X minus 5. No i tu znów. Czekajcie. Zaznaczę. Czai się ten zwinięty wzór skróconego mnożenia. Czyli mam x kwadrat plus 4x plus 4 równa się x plus 2. Do kwadratu. Ten wzór. Jeśli nie wiesz, o czym mówię, to powtórz. Ten film nie jest o rozbijaniu, zwijaniu i innych rzeczach. Ja tylko tu mówię, że to z tego korzystam. I tu pokazuję na szybko, jak z tego korzystam. Jeśli masz dodatkowe pytania, to napisz, ja cię skieruję, gdzie możesz tą wiedzę posiąść. I tak. Co nam się poskracało? To z tym jednym. To z tym i nam zostało 3x przez x plus 1, x plus 2. I już to wszystko. Zapraszam na kolejny film.